Można iść. Świetnie mi idzie. Mama będzie dumna. Nie płacz. O nie! O nie! Co jest? Nie! Mamie! Co się dzieje? Ojej, wpadka. Napój? To jakiś żart? Pani zna zasady? Przecież mamy znak. Żadnych słodyczy. Żegnam. Dobra, pójdę. Polub i subskrybuj, żeby być na bieżąco. No już, zapraszamy. Sprawdzę pana. Co? Mam cukierki. Widzi pan znak? To na poważnie? Pan jest wredny. Niedobrze. Może nie zauważy. Chyba śnie. Co ja zrobię? Nie oddam czekolady. Myśl, myśl. O nie, moja kolej. Zaraz. Mam! Wiem, co zrobić. Odwrócę jego uwagę. Nie zawiedź mnie, misiu. Co to za hałas? Muszę sprawdzić. Mam okazję. Zabiorę to. To zbrodnia doskonała. Wezmę się do pracy. Roztopię czekoladę. Użyję suszarki. Gotowe. Odetnę róg i wycisnę na okulary. Zaleję szkła i poczekam, aż stężeje. Doskonale. Teraz je założę. Ciii, to tajemnica. Dzień dobry, mogę wejść? Wyglądam fajnie. Nie tak szybko. Szukam słodyczy. Nie mam. Co to za okulary? Moje? Światło mi przeszkadza. Chronię oczy. Tak, racja. Proszę. Udało się. Kolejny udany dzień. Nikt mi nie umknie. Super. Pora na nagrodę. Mam coś w sam raz. Będę się delektować. Pyszne. Chcę jeszcze. Jestem sprytna. Chcesz gryza? Nic nie mam. Okaże się. Nie mam słodyczy. A tu co jest? No i co? Przepraszam. Uważna strażniczka. Muszę ukryć popcorn. Próbuj dalej. A pan? Nie, spadam. Nie wierzę, że to robię. Zaraz. Ale ciężkie. Właśnie, chcę mięśnie. Popcorn da radę. Przykleję to taśmą. Musi się trzymać. Teraz się napnę. Strażniczka nie zauważy. O, ale łapy. Idę. O raju. Jaki przystojny. Chyba ćwiczy. Tak, kocham siłkę. Mua. Och, co za czaruś. Zapraszamy. Przedzwoń. Stać. Kurczę. To nie sześciopak. To bułki. Co się dzieje? Wpadłem. Rozczarowałam się. Sio. Niesamowite. Uff, udało się. Myślałem, że zauważy. Przynajmniej mam popcorn. O, małpka. Proszę. Pokaż. Wejdź. Dzień dobry. Mogę wejść? Nie ma pani słodyczy. Mówię serio. Ja? Nie. Widzi pani? Dobrze. Hej, co to? Chodzi o bluzkę? To najnowsza moda. Widzi pani? Serio? W sumie ładna. Zapraszam. Nie znam się na modzie. Nikt nie widzi. Dała się nabrać. To pianki. Najem się nimi. Pycha. Prosta sprawa. To zwykła bluzka. Mam rolkę taśmy. Odcinam kawałki, przyklejam do bluzki, a do nich pianki. Ułożę z nich wzór. Na całej bluzce. Jestem genialna. Polub i subskrybuj, żeby być na bieżąco. Wow, ten tort wygląda wystrzałowo. Jeszcze tylko posypka. Piękny. Słyszałaś? Musimy zdobyć ten tort. Wow, patrz na niego. Wygląda obłędnie. I smakuje wybornie. A co to za psoty dzieciaki? Jest na to tylko jedno rozwiązanie.
Co się dzieje? Zaraz się dowiecie. Może ty pierwsza? Z przyjemnością. Wow, bebeczki. Pachną smakowicie. Ciekawe, co ja mam. A, pusto? Smuteczek. No cóż, takie życie. Chwileczkę, coś tu nie gra. Jestem pewna, że miałam 3 babeczki. Chyba wiem, co się stało. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. Muszę ukryć dowody zbrodni. Pychota. Emma, to były... Co jest? No nie żartuj. Znowu? Jak? Na mnie nie patrz. Przestań to robić. No nie wierzę w to. To moja babeczka. Aktywacja tarczy obronnej. To było tak blisko. I co ja teraz zrobię? Chyba zabiorę się za pieczenie. Potrzebuję kilku składników. Na szczęście zawsze jestem przygotowana. No dobra, do dzieła. Najpierw rozbiję jajka. Wiesz, że skorupek się nie je? Wiem, co robię. Ej, uważaj! Mówiłaś coś? Okej, czas wszystko zmiksować. Mój ulubiony etap. Idź mi z tym mikserem. Ostra charówka. Ale było warto. Ejwa, jak ci się podoba? Chyba muszę iść pod prysznic. Wow, dobrze to wygląda. Dużo lepsze niż moja babeczka. Muszę coś wymyślić. Tylko co? O, biedna Ejwa. Psst. Ej! Patrzcie na to! Obraz nędzy i rozpaczy! Ejwa! Coś do ciebie leci! Ha? A skąd to się wzięło? Wyciśnij na babeczkę! A! Rozumiem! Tego było mi trzeba! Zacznę wyciskać krem na krawędziach babeczki i dojdę aż na samą górę! Wygląda całkiem nieźle! Co? Super ci wyszło! Muszę się bardziej postarać! Wycisnę jabłko na spód! Patrzcie tylko na ten kolor! A teraz posypka. Podoba mi się to. Teraz wygładzę masę. Kończy się wam czas. Już, koniec. Wow, w samą porę. Patrz na to, tato. Dobra robota, Ejwa. A ty, Emma, co tam masz? Mam nadzieję, że ci się spodoba. O, trudny wybór. Obie wygrywacie. Wow, naprawdę? Uch, no już, odseparuj się. O, patrz na to. Którą wybrać? Stop, nie dotykać. Podnieście pokrywki. Ale ja chcę wybrać kartę. Po prostu to zróbmy. To popit. A teraz mogę wybrać kartę? Śmiało, kochanie. Wreszcie, ale się jaram. Chyba wezmę tę. O, co to? Chwila, moment. To wasabi? O, będzie zabawa. Spróbuję. O, niezłe. To był błąd. Aaaa! Wody, wody. Może następnym razem pójdzie ci lepiej. Ja wezmę tę kartę. I co tam mamy? Wata cukrowa. Super. O, zaraz kichnę. A, wsik. Och, a gdzie podziała się moja wata? Fiu, ostre to było. Okej, moja kolej. Co? Nie! Ej, to ta sama karta! Nie ma co narzekać! Uwielbiam czekoladę! Połamię ją na kawałki i położę na zabaweczkę. Trzeba ją całą zakryć. I to tyle? Tak to zostawisz? Patrz na to! Wykorzystam suszarkę, żeby roztopić czekoladę. Okej, wygląda to dobrze! Odgapię od ciebie! Wystarczy! Czas dodać trochę koloru. Wystarczy kropelka barwnika spożywczego i wymieszamy patyczkiem od loda. Świetnie wam idzie, dziewczyny. A teraz musimy poczekać. Gotowe? Dawaj, wygląda to dobrze. Patrz na to. Wow, wspaniałe. Patrz na moje. Pokażmy tacie. Patrz. Jestem pod wrażeniem. Podoba mi się projekt Ejwy. A dzieło Emmy? Tak! Świetna robota! Kolejny remis! A teraz możemy je zjeść! Otwórzmy je razem! Ha? Jajka? Liczyłam na coś słodkiego! Widzisz to? Nic z tego nie rozumiem! Mam pomysł! Czas na zakupy w necie! Te się nie nadają! Czekaj!
tutaj. Znalazłam. To będzie dobre. Szkoda, że ja na to nie wpadłam. Wiem. Czas na naukę. Bardzo ciekawe. Ene, due? Nie, to nie. Musi coś tu być. Co tak długo? O, jest. Wypróbuję ją. Ma 4 przegródki. A to oznacza, że mogę usmażyć 4 jajka? Ale ja mam tylko 3. To niedobrze. Pożyczę sobie. Nie, nie mogę. Tak nie można. Kogo ja chcę oszukać? Nie śpię. Stop, złodziej jajek. Cii, rozpraszasz mnie. Chyba gotowe. Wow, patrzcie na to. Widzieliście kiedyś jaja w tym kolorze? Takie jaskrawe. Podkręćmy gaz. Czas na smażenie. Pachną wybornie. No bez jaj. Świetnie, tylko tego brakowało. Zostało mi tylko jedno jajko. Biedna Emma. Na pewno coś da się zrobić. O, kogo my tu mamy? Chyba wiem, jak temu zaradzić. Potrzebna mi latarka. Będzie super. Patrzcie na to, dziewczyny. Kryj się! Udało się. Teraz mam szansę. Moje własne smocze jaja. Dam je Emmie. Jest bezpiecznie? Smok już odleciał? Chwila, a one skąd się tu wzięły? Wyglądają cudownie. To było straszne. Wow, mogę jedną, proszę. No nie wiem. Czekaj, najpierw je przekroję. Ale tak, żeby nie przeciąć żółtka. Przejadę po nim dookoła nożem. Idealnie. Proszę, Ewa. Wow, dzięki. Pychotka. Spróbuję. Masz rację, naprawdę smaczne. Mogłabym je jeść cały dzień. O, jakie one słodkie. A teraz czas na werdykt. Wyszło chyba okej. A teraz Emma. Wow, no kto by pomyślał? Smocze jaja to niecodzienny widok. Emma wygrywa. Naprawdę? Gratulacje. Polub i subskrybuj, żeby być na bieżąco. Czarne, białe, a może czarno-białe. O czym mówimy? Oczywiście o czarnym i białym jedzeniu. Czas na trochę zabawy. Filmiki o jedzeniu lubię najbardziej. Ja też. Hej, co się dzieje? Ten głupi telewizor nie chce działać. Wow, co to za kanał? Witajcie, telewidzowie. Wybierzcie dłoń. Chwila, czy ona mówi do nas? Okej, wybiorę. Choć to może być zabawne, raczej niedorzeczne. Nie wierzę, że każesz mi to robić. Ona jest w telewizorze, co mamy zrobić? Wow, wyszła z ekranu! Jestem gotowa, a ty? Ale pycha! Spróbuj swojego. No dobra, chyba mogę spróbować. Witajcie na czarno-białym wyzwaniu. Okej, jesteśmy gotowe? Wow, mam białego kryształowego lizaka. Jest piękny jak kamienie szlachetne. Ale słodki. Hej, chwila, czemu ja nic nie dostałam? Mój talerz jest zupełnie pusty. Ale jej lizak jest tuż obok. Tak, biorę go. Hop! Hej, to moje! Moc magicznej kryształowej różdżki! Co? Fuj, nie tego oczekiwałam! Ble, możesz się tego pozbyć? Spróbuję. Okej, zniknęło, ale wciąż nie wiem, czy to działa. A jednak... No dalej, kryształowa różdżko. Nareszcie! A czy twoja głowa jest na miejscu? Tak, chyba wróciłam do normalności. Uff. Proszę, oddaję. No właśnie, oddawaj. Czas go schrupać. Mój jest czarno-złoty. O tak, to wyzwanie mi się podoba.
Zobaczymy, co dostaniemy teraz. Kamień, papier, nożyczki. A żeby zobaczyć, kto zaczyna. Nożyczki pokonują papier. Wygrałam. O, specjalne pilingelsy. Chętnie ich spróbuję. Ale czarne... Och, są przepyszne. O, wyglądają świetnie. Lepiej sprawdzę, co ja dostałam. O tak, też mam Pringlesy. Moje są o smaku pizzy. Smakują wspaniale. O, masz coś? Wyglądasz śmiesznie. Co, ja? Twoje zęby są całe czarne. Masz rację! Zostałam zdradzona przez te pyszne chipsy. Myślisz, że to takie śmieszne? A co powiesz na to? Tak, to stoper. Wyzywam cię. Kto zje swoje chipsy szybciej? Okej, przyjmuję wyzwanie. Gotowa? Start! Muszę ją pokonać, nie mogę przegrać. Muszę wygrać, bo śmiała się z moich zębów. Już prawie, jeszcze tylko kilka. Gryź, nie przestawaj gryźć. Uff, ostatni chips. Jestem taka pełna. Zjedzone. Wygląda na to, że wygrałam. Wszystko jedno. Przynajmniej nie mam czarnego języka. Ale masz całą buzię w chipsach. Okej, tym razem ja zacznę. Zobacz, to hamburger w białej bułce. Będę potrzebowała rękawiczek. Wow, wygląda naprawdę smacznie. Jestem gotowa go schrupać. O tak, to naprawdę pyszna kanapka. O, wygląda tak smacznie. Może ja też mam hamburgera? To frytki, tylko że czarne. Wyglądają okej. Najpierw powącham. Pachną w porządku. A smakują wspaniale. Czas je schrupać. Chwila, ona ma frytki? Ja też chcę. Wiecie co? Wezmę sobie kilka. Teraz nie patrzę, więc mam szansę. Chyba nikogo tu nie ma. Co się stało z moimi frytkami? Co ty zrobiłaś? Chcesz gryzę mojego hamburgera? Chciałam zjeść moje frytki. Nie wierzę. Otwórzmy razem. 3, 2, 1. Otwieramy. Chwila, czy to... kalafior? Tak, to kalafior. Cóż, muszę przyznać, że jestem zawiedziona. To będzie pyszne. Nie mogę się doczekać. Hej, a może chcesz się zamienić? Mam pysznego kalafiora. Nie, dzięki. Zostanę przy swoim jedzeniu. Co za porażka. Chwila, chyba mam pomysł. Sprawię, że ten kalafior będzie przepyszny. A, coś mnie uderzyło. A, przestań. Kiedy skończę, będzie smakować świetnie. To cząsteczki kalafiora. Skończyłaś? O, wow. Ta sałatka wygląda cudownie. Czas, żebym jej skosztowała. Zapraszam do buzi, kalafiorku. Okazuje się, że kalafior jest przepyszny. Hej, nadal chcesz się zamienić? W życiu miałaś swoją szansę. Smacznego. No tak, masz rację. Zjem to, co mam. Och, babeczka też jest pyszna. Tym razem obie miałyśmy szczęście. Czas na następne wyzwanie. O, to mój telefon. Muszę odebrać. Zaraz wracam. Co? Myślałam, że razem podejmujemy wyzwania. Która godzina? Och, nie mam zegarka. Zupełnie nie rozumiem tej książki.
ten sposób też nie ma sensu. Nie jedz mnie! Zjem cię! Nie, proszę! Nie ma jej już wieczność. Wiecie co? Kto pierwszy, ten lepszy. O, ona ma Oreo! Poczęstuję się. Chwila. Mam lepszy pomysł. Do środka, ciasteczka. Czas was pokruszyć. Idealne ciasteczkowe okruszki. A teraz je wysypię. O, wraca! Muszę schować do wody. Okej, jestem. Gotowa? Co to? Ziemia? Powinnaś zobaczyć swoją minę. Bezcenna. Powinnaś zobaczyć swoją minę. Bla, bla. Wiesz co? Mam pomysł. Ziemię wrzucimy do doniczki. Proszę bardzo. Zobaczmy, co ty masz. O, cukier puder. Cóż, smacznego cukru. O nie, chyba zaraz kichnę. O, psik! Teraz jesteś cała w cukrze. Tak? Daj mi tę roślinkę. Zjem całą twoją ziemię. O matko, przestań. Co ty robisz? O, uwielbiam ziemię. Co? Oddawaj to. To nie ziemia, tylko pokruszone ciasteczka. Nie wierzę, że dałaś się nabrać. Nareszcie dotarłam. Oto miejskie życie. Gdzie ja jestem? Lepiej spojrzę na mapę. Jestem zdezorientowana. Chwila, już wiem, gdzie jestem. Chyba pójdę w tę stronę. O, ktoś dzwoni. Halo? O, hej, co tam? Co za wielkie miasto. O tak, imprezka była świetna. Au! Ale miły dzień. Oła! O nie, moja dostawa! Oddzwonię później. Kto rzucił we mnie mapą? Za karę czeka was wyzwanie kulinarne. To wyłącznie wasza wina. Okej. Gdzie my jesteśmy? To miasto mnie przeraża. Zapowiada się niezła zabawa. Gotowy na pierwsze zadanie? Czas na pyszny ramen. O, hej, patrz. Uwielbiam ramen. Co ja mam z tym zrobić? Myślałam, że będzie gotowy do zjedzenia. Pomożesz trochę? Mam wszystko za was robić? No dobra. Wow, widzisz to? Jak ty to zrobiłeś? To moje, puszczaj. Nie, nigdy. Nie wierzę, że to zrobiłaś. Cóż, byłaś za wolna. Teraz będę gotować mój ramen. Włożę drugą część makaronu do czajnika, a teraz go włączę. To dość alternatywny sposób na gotowanie, ale działa. Już mi ślinka cieknie. Spójrzcie tylko na ten makaron. Gotowe. Bardzo chcę to zjeść, ale muszę jeszcze coś dodać. Oto wesoła paróweczka. Ha, faktycznie, ale nie wolno bawić się jedzeniem. Och, daj spokój, spójrz na to. Aż chcę się zjeść. Muszę coś wymyślić, to się nie uda. Dlaczego to jest takie trudne? Surowy makaron jest niedobry. Nie wiem, co mam zrobić. Teraz jest mi przykro, może jej pomogę? Hej, Tina. Psst. Co chcesz? Spójrz na to. Możesz to wykorzystać do makaronu. Serio? O, chyba coś znalazłem. Okej, zróbmy to. Położę na wierzch sałatę. To jak robienie burgera. Ha, zachowam to na później. Hej, czas minął. Uff, w samą porę. Nic specjalnego, ale musi wystarczyć. Coś ty zrobiła? To nie wygląda dobrze. Dostanę coś za podjęcie próby? Nie, spójrz na danie Ewy. Jej makaron jest chociaż ugotowany. Chyba wygrałam tę rundę. A teraz zajmiemy się jagodami. Pyszne, soczyste i zdrowe. O, fajnie. Wow, chwila. Do czego jest ten guzik? Na mnie nie patrz. David, co to jest?
He? Skąd to się wzięło? Też jestem zaskoczony. Nacisnę to. Do dzieła. A! Wąż! Och, ale słodki. Kiedyś miałam podobnego na farmie. Chodź do mnie, maluszku. Możesz tutaj posiedzieć. To nic takiego. Okej, moja kolej. Zróbmy to. Patrzcie, to wałek do ciasta. Ciekawe, co mogę dzięki temu przyrządzić. Babeczki? Raczej nie. Czy ja widzę twoje myśli? Mam jakieś supermoce? Cicho, próbuję myśleć. O, ciasto jagodowe! Świetny pomysł. Zacznę od rozwałkowania ciasta. Chcę, żeby było równe. Musi mieć kształt koła. A teraz wytnę kratkę. Mam na to szybki sposób. Zrobię to tym pojemniczkiem. Jest o wiele prościej. A teraz położę na wierzch ciasta. Wygląda pysznie. Bardzo chcę go skosztować. Wow, zaszalałaś! Uwierzysz, że sama to zrobiłam? Słabo przy tobie wypadam. Spróbuję jeszcze raz. Nie chcę węża! Czy to coś strasznego? O, popyt! Widzisz? Wiedziałam, że będzie dobrze, ale co ja mam z tym zrobić? Mogę się pobawić jedząc jagody. Chwila! Mam pomysł! Włożę jagody do tej zabawki. A teraz wyleję na wierzch jogurt pitny. Jest bardzo kremowy. Każda jagoda musi być przykryta. Tyle wystarczy. Teraz dodam posypkę. Ma piękne kolory. A do tego jest smaczna. Na koniec wystarczy zamrozić. Wygląda pysznie. Przypomina mi loda. Moment, to jest lód. Świetne. Nie. Złamałam go. Ups. Biedna Tina. Wiem, co zrobię. O nie, przypadkowo zniszczyłam ciasto. Ale jestem niezdarna. Jak ty to zrobiłaś? Takie rzeczy się zdarzają. Trudno. Dzięki, Ava. Ha? Co się dzieje? Sorki, zdrzemnąłem się. Co do? Co się stało z twoim ciastem? Spadło mi. Sporo się wydarzyło, kiedy spałeś. Oto jedyny sprawiedliwy wyrok. Obie przegrywacie. Olewka, mamy to w nosie. Chcesz spróbować? Jasne, chętnie. A ja zjem sobie kawałek ciasta. Och, ale pyszne. Wymyślanie zadań jest trudne. O, już wiem. Proszę. Chwila. Tak lepiej. Kolejnym składnikiem są truskawki. Razem? Do dzieła. Wow, wyglądają soczyście. Zjem sobie jedną. Przepyszne. Takie świeże. Hej, przestań. Nie mogę się powstrzymać. A może chcesz nutellę? Z nią będą jeszcze lepsze. Wezmę borówki i wrzucę je do słoiczka. Jeszcze tylko łyżka. Wierz mi, będziesz zachwycona. Powinnam zostać kucharką. Och, no wiesz, to nie fair. Daj mi to. Zrobię coś fajnego z tą truskawką. Zacznę od przekrojenia jej na pół. A teraz położę ją na talerz. Napełniłam strzykawkę nutellą. Wycisnę ją teraz na czubek truskawki i przykleję tam borówkę. A teraz narysuję czekoladową linię i kilka kropeczek. Dzięki strzykawce robi się to łatwo. Wyglądają jak biedronki. Przeurocze. Aż szkoda je jeść. Bardzo pomysłowe, Ava. Poczekaj, muszę zrobić zdjęcie. To dzieło sztuki. Wow, rzeczywiście sprytnie. Chcę jedną. Są moje. O matko, smakują wybitnie. Mówię serio, mogę jedną? Zrób sobie swoje. Jesteś wredna. Co by tu zrobić? To trudne. Momencik. Wymyśliłam coś. Potrzebuję tylko drewnianego patyczka. Nabiję na niego truskawkę. A teraz ją przetnę. Ale tylko do połowy. Następnie ją obrócę i zrobię kolejne nacięcie. Idealnie. Teraz przyda się bita śmietana. Wycisnę jej trochę do środka. A na koniec oczywiście posypka. Dodam ją na śmietanę. Wygląda apetycznie. Co sądzisz, David? Fajne, prawda? Jestem z nich dumna. Wow, robię się głodny. Są piękne, Tina. Serio? Uhu! Patrz, Ava. Brawo, Tina. Przepyszne. Jasne, ale moje też. Chwila. Kurczę, wszystkie zjadłam. Ogłaszam koniec rundy. Ale... Ava, Ava, Ava.
Decyzja jest prosta. Tina wygrywa. Wiedziałam, jestem najlepsza. Wybaczcie, czekam na coś. No, nareszcie. Oto kolejne wyzwanie. Och, to będzie ciekawe. Zaczynamy. Serio? Dostałyśmy po jednym ziemniaku? Ziemniorydzi! Co jest? Ona chyba uwielbia kartofle. Mam go, mam go! Oszalałaś? To dobry ziemniak. Zjem go na kolację. Koleżanko, ty chyba masz problem. Co mogę z nim zrobić? Już wiem. Obiorę go. A teraz nabiję na drewniany patyczek. Następnie zrobię nacięcie. I będę obracać dookoła. Na koniec delikatnie rozdzielę wszystkie części. Oto ziemniaczana spirala. Obtoczę ziemniaka w ziołach i poleję oliwą z oliwek. Powinien być pokryty cienką warstwą tłuszczu. Teraz wystarczy go upiec. Piękny i zarumieniony. Coś pięknego. Przyznaj, że mi zazdrościsz. Chętnie bym go schrupała. Ja też. Dobra robota, Ewa. Świetnie. Teraz czuję presję. Muszę coś wymyślić. Na pewno mam coś, co mogę wykorzystać. Nie, to się nie nada. Co ty robisz? Nie wyrzucaj tego. Chipsy? Chwila. Przydadzą się. Potrzeba mi tylko jakiejś ozdoby. To będzie okej. Wow, wygląda ekstra. No wiesz, ty tak serio? Co za lenistwo. Nie podoba ci się? Zaraz się tego pozbędę. O, już wiem. Wykorzystam paczkę chipsów i gorącą wodę. Wrzucę do niej chipsy i poczekam, aż zmiękną. A potem wymieszam. Chipsy się rozgotowują i rozpadają. Teraz wyglądają jak puree. Mogę je już zdjąć z ognia. To jest coś! Świetnie doprawione! Wystarczy dodać na wierzch koperek! To rozumiem! Gratulacje, Tina! Co? Jak ty to zrobiłaś? Chyba jesteś genialną kucharką! Najwyraźniej! Ciekawe, kto wygra tę rundę? To będę ja! Oba dania wyglądają nieźle, a zatem tylko remis będzie sprawiedliwy! Obie dostajecie punkt! Woohoo! Tak, a potem dostałem w twarz mapą. Ups, wybaczcie, gadałem z mamą. Oto następne odjazdowe wyzwanie. O tak! Co mamy z nimi zrobić? To będzie trudne. Ups! Nie wierzę, że to zrobiłaś. Udawaj, że tego nie widziałaś. To przecież jajka. Łatwo się tłuką. Chyba mam pomysł. Muszę tylko zajrzeć do książki kucharskiej. Jak to? Tak nie wolno! Hej, kup sobie swoją. Kup sobie swoją. Może wcale jej nie potrzebuję. Skorzystam z telefonu. Zobaczmy. Nie. Ach. Ach, właśnie tego szukam. Kupuję. Z czego się tak cieszysz? Och, szybko im poszło. Co za emocje. Patrzcie na to. Dość przerażające. Ewa! Bu! Tina! Czemu to zrobiłaś? Żeby było śmiesznie? A teraz będę gotować. Położę foremkę na patelni. Oddzieliłam też żółtko od białka. Wyleję białko do foremki. A miejsca na oczy zostawię na razie puste, bo będę dodawać tam żółtko. Nie chcę niczego rozlać. A teraz drugie żółtko. I wystarczy poczekać, aż się usmaży. Chyba już będzie gotowe. Skończyłam! Wow! Wygląda super! Ewa, widzisz to? Rewelacja! To nic, nadal mogę ją pokonać. Będę potrzebowała blendera. Chwila, co ty robisz? Wbiję do niego jajka. Wow, wydawałoby się, że to takie proste. Potrzebuję jeszcze kilku składników. Mam cebulę, zioła i pomidory. Oglądajcie dalej. Nie przejmuję się tym. To też wrzucę do blendera. Gili, gili! Przestań! Jejku, nie dąsaj się. A teraz dodam zioła. Ach, piękny zapach. Pachnie jak cebula. Świetnie, teraz płaczę. Mam też ultra pikantny sos. O nie, to na pewno doda mojemu daniu ostrości. O matko, wlewasz za dużo. Wcale nie. A teraz blendujemy. Masa musi być gładka. Wygląda dobrze. Zabieramy się za smażenie. Potrzebuję patelni. Ewa, czy ty wiesz, co robisz? Wyluzuj. Będzie dobrze.
Wątpię. Zaraz wracam. Gdzie ty idziesz? Co ona wyprawia? Mam wszystko pod kontrolą. Czy to dym? Ava, wszystko okej? Jasne. Spójrz. Pachnie bosko. Nie wierzę. To wygląda wspaniale. David, oceniaj. Muszę wygrać. No nie wiem, Ava. Obadania są imponujące. Podjąłem decyzję. Remis. O tak, wygrałam. To znaczy zremisowałam. Gratulacje. Ale jestem głodny. Och, już wiem. Kolejne wyzwanie to burger. Mój ulubiony. Do dzieła. A gdzie mięso i reszta? Dostałyśmy tylko bułkę. Wow, to prawdziwe wyzwanie. Muszę gdzieś zadzwonić. Halo? Do kogo ona dzwoni? Natychmiast, dzięki. Skoro tak chcesz się bawić. Oto mój telefon. Nigdy nie wychodzę bez niego z domu. Halo? O, moment. Halo? Przykro patrzeć. Gdzie moje zamówienie? Ach, nareszcie. Oho. O, jasne. Proszę. O, wygląda świetnie. Serio? Bierz to. Moja praca nigdy się nie kończy. Ach, no tak, wyzwanie. Zobaczmy, co tu mamy. Pięknie pachnie. Spójrzcie tylko, idealny burger. I dostarczony na czas. To lepsze niż gotowanie. Trudno będzie ją przebić. I co ja teraz zrobię? Ach, nadchodzi pomoc. Chwila, co to jest? To dla ciebie. Czy ty zapłaciłaś mlekiem? To tak można? Spójrz na ten koszyk, pełen dobroci. Tego nie potrzebuję, tego też nie. Hej, ostrożnie. Przestań już. Stop. O, to się przyda. Położę sałatę na bułce i stworzę kilka warstw. Brakuje mięsa, ale wygląda dobrze. Wow, aż ślinka cieknie. Apetyczny, prawda? Tak, ale ja mam prawdziwego burgera. Decyzja należy do Davida. Co? Do mnie? Chętnie zjadłbym oba. Trudna decyzja. Sam nie wiem. Wybacz, Tina, jednak Ava wygrywa. Serio? Wow, dzięki! Dobra robota. Nie wierzę w to. Mogę pierwsza? Wow, też mam takiego. Pierwszy raz widzę tak dużego lizaka. Ale super. Okej, zakręć kołem. Okej. Hej, co to? Nic nie widzę. O, wypadła czekolada. Wow, szczęściara. Proszę. Wow. Nie mogę się doczekać. Kocham czekoladę. Zazdroszczę. Polewa idealna. Ha, robię bałagan. Teraz moja kolej. Śmiało. Coś smacznego, please. O nie. O, musztarda. Dobrze, że to nie dla mnie. Proszę. Nie lubię tej gry. Dalej. Muszę. Nie ma na co czekać. Ach, nie chcę tego robić. Spróbuj. Okej. Ohyda. Uwielbiam twoją minę. Kręć kołem. Wszystko, byle nie musztarda. O nie, to chyba gorsze. Ha, cebula. Ech, pora na rewanż. Proszę. Dużo tej cebuli. Poudaję, że to posypka. Będzie mi śmierdziało z ust. No dalej. Ha, jedz. Jak smakuje? Po co to robimy? Twoja kolej. Okej, mam dobre przeczucie. Wypadło? Kiwi? Nie, jednak pianki. Ale myślałam... Jak to zrobiłaś? Oto twoje pianki. Tak, i to rozumiem. Zniwelują smak musztardy. Nieźle to wygląda, co? Ale smakuje dziwnie. Ta, wiedziałam, że to nie będzie dobre. O, dzięki. Zasłużyłyśmy. No dalej. Nie pospieszaj mnie. Nudzi mi się. Echo. Sorki, gotowa.
O, remis! Tak, wygrałam! Wow, ile cukierków! Super! Pyszne! Okej, teraz ja! Tak, też mam cukierki! Sprawdzę, jak smakują. Zaraz. Mam lepszy pomysł. Pożyczę to. Roztopię cukierki. Ale pachnie. Wierzę ci na słowo. To jeszcze nie koniec. Przyda mi się ten pędzelek. Patrz na to. Namaluję coś na ręce. Słodkie, co? No. Dodam coś jeszcze. Zabieram to. Też tak spróbuję. Wygląda fajnie. Wystarczy? Jeszcze pędzelek. Wciąż go używam, sorki! To użyję palca. Wyjdzie na to samo. Nie jestem pewna. Ej, przynajmniej się staram. O, tak się bawimy? Nie waż się. Ha! Dajesz. Stop! Sama zaczęłaś. Sorki, rozejm. Jasne. Też przepraszam. Chcesz mój pędzelek? Tak, palec to nie to samo. Okej, zaczekaj. Łaskocze. I co myślisz? Śliczne. Ja odkryję tobie, a ty mi. Ekscytujące. O, dziwny ten naleśnik. Sprawdźmy, co ty dostałaś. Różowy naleśnik. Wybierzmy dodatki. Wezmę masło czekoladowe. Uwielbiam je. Bita śmietana. Patrz na to. Obłęd. Mogłabym to jeść non-stop. Co dodasz do swojego? Dużo bitej śmietany. Wystarczy i trochę dla mnie. Fajna ta runda. Tak, mała uczta. Okej, co dalej? Może czekoladki? Mój dentysta nie będzie zachwycony, ale co tam? Ja chyba posypię mojego żelkami. Przyda się tu kolor. Wygląda dobrze. Chcę to. O, mogę już go zjeść. Musisz się powstrzymać, Madison. Wow, ale to będzie super. Wata cukrowa. Idealnie. Pasuje do mojego naleśnika. Puszyste małe chmurki. Chcesz trochę? Co dalej? Popcorn. Świetny wybór. Najlepsze wyzwanie ever. Masz to dla ciebie. Nie, dziękuję. O, ciastka. Dobry pomysł. Pomóc ci? Nie trzeba. Ślinka mi cieknie. Ułożę je na brzegach. Czy mogę już jeść? Dodam jeszcze pianki. Myślisz, że przesadziłyśmy? Jeszcze trochę lukrecji. Kończy mi się miejsce. Gdzieś je zmieszczę. Okej, teraz ty. Dodam posypkę. Jest srebrna, więc będzie kontrastować. Mój naleśnik jest trochę ciemny. Bitej śmietany nigdy za wiele. Powaga. I jeszcze więcej posypki. Chyba gotowe. Wow, wyglądają ekstra. A wy co myślicie? W końcu możemy je zjeść. To chyba nie będzie takie proste. Pokroję go jak pizzę. Ja się wgryzam. Tak jest chyba łatwiej. Pyszny. Chcę więcej. Zdecydujmy, która pierwsza. Powoli. Poddaję się. Odkrywam. Micha różowego makaronu. Wow, kochasz makaron. Wiem, zawsze mam przy sobie pałeczki. Ciekawe, jak smakuje. Wygląda dobrze. Sprawdzę, co mi się trafiło. To chyba pomyłka. I tyle? To nie fair. W sensie, serio? Użyję tych mini pałeczek. Jak chcesz. To wymaga skupienia. Nie poddam się. Naprawdę ich używasz? Udało się. Brawo. Smaczne. W sumie to łatwo się ich używa. Widzisz? Prawie. Już skończyłaś?
Mówiłam, że lubię makaron. Wow, imponujące. Chociaż możesz mieć problem. Zjadłabym drugą taką michę. Wiem, owinę go wokół pałeczek. O, Molly? Niedobrze. Co robić? O, wiem. Przebiję balon spinką do włosów. Ups, to nie miało tak wyglądać. Hej! Tęskniłam! Robimy smoothie? Smoothie ze słodyczy. Zacznę od coli. Świetny wybór. Hej, to miało iść do blendera. Wleję wszystko. Po co się ograniczać? Dobra, moja kolej. Patrz, co mam. To będzie dobrze wyglądać. Wlewaj. Wow, różowy napój. Wyróżnia się. Co dalej? Syrop czekoladowy. O! Dobrze go wycisnę. Jak? Pięknie pachnie. Ja mam tu torbę pianek. Na pewno wskakują do środka. Będzie trochę kleiste. Zaczekaj. Dzięki. Nie ma sprawy. A co powiesz na chipsy? Trochę podkręcą smak. To nowatorskie. Wszystkiego trzeba spróbować. O, dzięki. Okej, teraz ty. Lody. Ach, chętnie od razu bym je zjadła, ale idą do kielicha. Dodam dużą łyżkę. Więcej, zaszalej! Okej, namówiłaś mnie. Tak, i to rozumiem. Resztę zjemy sobie później. Ha, chyba dodam ten batonik. Och, koniecznie. Pycha! Połamię go. Patrz na ten karmel. Mam kolorowe cukierki. To będzie jak picie tęczy. O, pomóc ci? Daj mi to. Hej, otworzyłam. Dziękuję. Wsypuję całe opakowanie. O, jest nieźle. Podkręcę smak lukrecją. Wrzucę tu garść cukierków. Wow, sporo tego. Dalej, twoja kolej. Wyprzedzam cię. Ups, upuściłam trochę. To już chyba wszystko. Wymieszajmy to. Zaraz, chcę jednego. Ja też. Gotowe. Nie zapomnij przykryć, bo będzie bałagan. A ja nie zamierzam sprzątać. Ciekawe, jak smakuje. Przekonajmy się. Trzeba to dobrze zamocować. Tu jest taka kreska. Ach, no tak. Gotowe. No to start. Wow, głośno. Coś mówiłaś? I jak wyglądają? Świetnie! Ale emocje? Nie wylej! Pozbądźmy się tego! Masz szklankę? Zdrówko! Ha! Nie mogę się doczekać! Ups! Ale by było! Wygląda trochę jak kawa! Uch! Mój ma małe grudki! Małe? Jest pyszny, ale czegoś mu brakuje. Porcji bitej śmietany. Trochę jak koktajl mleczny. Wygląda genialnie. Skopiuję twój pomysł. Czuję, że będzie pyszny. Ma wszystko, co lubię. Brakuje jedynie słomki. Próbuję. Mam nowy ulubiony napój. Wow, jest niesamowity. Zobaczmy. Kola! Ja też mam kolę. Mała przerwa od tych słodyczy. Wow, patrz na to. Gładki róż. Wow. Kocham kwiaty. Otworzę moją. Też chcę jakieś kwiatki. Pycha. To ohydne. Ale jakie śmieszne. Wcale nie. To nie fair. Milutko. O, mam pomysł. Patrz, co mam. O, kapelusz. Stylowy. Oby zadziałało. Będzie mi pasował? Hej! Kurs sztuczek magicznych na coś się przydał. Hej, ale jak to? Madison, przestań. Miałaś rację. Pyszny. O, Madison?
Co? Co jest? Wąsik? Masz nauczkę! Biegnę po maszynkę! Pasuje ci! Możesz odsłonić. Huh? Wow, to smoczy owoc! Wow! Sprawdź, co ty dostałaś. Ja też mam smoczy owoc. Ale super! Patrz, jest też pęseta. Akurat mi się przyda. Co ty robisz? Muszę dobrze wyglądać. Ty tak na serio? Wow, nie, to do owocu. O, racja. 3, 2, 1, start! To nie będzie takie łatwe. Trochę nad tym posiedzimy. Pewnie tak. Świetnie mi idzie. Na pewno nie przegram. Dużo tych nasion. Wiesz, że to wyścig, prawda? Dobra, zwolnię. Nie chcę, żeby jej było przykro. Aj, upuściłam pęsetę. Lepiej się pospiesz. Mam. Zabieram się za ziarenka. Serio, Molly? O nie! Znów ją upuściłam. Słabo ci idzie. No, tak. Uff, ostatnie. Remis! O, zamieńmy się. Dobry pomysł, proszę. Dzięki. Weź to. Dla mnie? Jesteś kochana. Daj spokój. Zasłużyłyśmy na nagrodę, ale to będzie pycha. Dobrze, że to nie słodycze. Muszę po tym wszystkim iść na siłkę. Wspaniałe. Zgadzam się. Chcę jeszcze. Super! Dacie sobie z tym radę? Całkiem niezłe. Nie, jestem młodszy, więc zaczynam. Dzięki, babciu. Piękna kolba kukurydzy. O, smacznego, wnusiu. Na pewno jest soczysta i smaczna. Te liście tylko mi przeszkadzają. Widzę, że wiesz, co robisz. Pewnie. Odważę się. Kroimy! Jeszcze raz! Idealnie! Najlepsza kukurydza na świecie! A teraz ją podgrzeję. Lubię, jak jest dobrze przyrządzona. O tak! Aż się przyrumieniła! Voilà! Teraz ostatni, ale bardzo ważny krok. Uchwyty do kukurydzy! I odrobina słodkiego syropu. Nie za dużo. Po prostu lekko ją skropimy. Tylko spójrzcie na tę pychotę. Poczekaj z tym. Jeszcze muszę przyrządzić swoją. Nie wiem, co mam z tym zrobić. To chyba nawet nie jest jadalne. Chyba, że... wykorzystam swój babciny spryt. Wgłębienia będą przypominać ziarenka. Wystarczy stworzyć odpowiedni wzór. Mam już linie poziome. Teraz czas na pionowe. Jeszcze jedna. Trzeba je mocno wepchnąć. A teraz można usunąć patyczki. Tada! Najpierw rozwałkowujemy masę. Potem można ją położyć i dodać żółtą kukurydzę. Ostrożnie umieść zieloną modelinę na górze. I wygładź palcami. Gotowe. Wspaniała, czyż nie? Dobrze nam poszło, prawda? Uwielbiam kukurydzę i mam ochotę na coś słodkiego. Zdecydowanie mi smakuje. To jak jedzenie deseru na kolację. Ale ta też wygląda nieźle. Chyba nie tak miało być. Fuj! To nie dla mnie. Wygrałeś, Jared. Wiem. Uda się następnym razem, babciu. Co dalej? Pyszny i słodki cukierek. O, to będzie ciekawe. Moje ulubione. Owocowe zawijańce.
Co? One są najlepsze! A czerwony to mój ulubiony smak! Że co? Wyglądają super, prawda? Całkiem zabawnie. Och, no dalej. Aaaa! Nie mogę otworzyć. Chyba nigdy tego nie spróbuję. O, babciu, daj to. Coś sobie nie radzę. Ja to zrobię. O, jakie kolorowe. No dobrze, niech będzie. I co teraz? Mam po prostu... O! Sprawdzę tutaj. Czemu te cyferki są takie małe? Połączenie też jest kiepskie. No i co? Mam. Halo? Tak? Potrzebuję pomocy. Oczywiście. Owocowe zawijańce. Po prostu mam to zjeść? Wow! Dzięki za pomoc. Nie ma sprawy. Czas zrobić coś ciekawego. To jest bardzo zdrowe. Będzie z tego pyszny veggie wrap. O! Mogłabym zjeść takich 100. Nie. Ja chyba oszalałem. Został jeszcze jeden. O tak. Aha. Czemu wcześniej na to nie wpadłem? Zawijaniec w zawijańcu. Genialne. Wygląda jak cukiereczek. Fu, pachnie raczej kiepsko. Lody? Wszyscy je lubią, prawda? Jedna wielka gałka wystarczy. O tak, to jest to. A teraz je zawinę. Zewnętrzne brzegi do środka. O, czyż to nie urocze? Wygląda jak mały pierożek. Ach, chyba już skończyłem. Babciu? O nie! Wszystko zjadłam! Wygląda pysznie. Jeden talerz jest pusty? Co się stało? Ojejku! Chyba muszę jej wybaczyć. Mam chociaż jeden smakołyk. Wygląda dobrze. Rewelacja! Znowu wygrywasz, Jared! Wuhu! Wiedziałem, że to będzie hit! Okidoki, teraz będzie wybuchowo! Powodzenia! Popcorn, tak? O! Mój jest już gotowy! A mój jeszcze nie! Ale te ziarenka wyglądają ładnie! No cóż... To moja ulubiona przekąska. Chwila. Wygląda smacznie. Ale może być jeszcze lepszy. O tak, czas na podróż do Doliny Smaków. Sól jest tu konieczna. Ale nie za dużo. Idealnie. No może jeszcze troszkę? I już. Jared, ile tej soli? Ale pycha. Nie! Okej. Nie będę żałował. Okej. To moje kulinarne arcydzieło. Och, już wiem. Nikt nie gotuje tak jak babcia. Zobaczycie, będzie słodko. Muszę się tylko przygotować. Podgrzewamy patelnię. Dodam kapkę mojego sekretnego składnika. Okej. A teraz najważniejsza część. Dobrej zabawy, ziarenka. Prawie zapomniałam. Muszę jeszcze wlać trochę wody. Idealnie. Teraz niech dzieje się magia. Posłuchajcie, jak skwierczy. O, co za cudowny dźwięk. Wygląda, jakby ziarenka miały tam imprezę. A czekolada już się roztopiła. Spójrzcie na to! Niebo w gębie! To mi się podoba! Tylko popatrzcie! O, tak! Zobaczymy, co jej bardziej zasmakuje! Wygram! Ale
emocje? Co to ma być? Okej. Ble! Sama sól! Dobra, to jest bardziej obiecujące. Brawo, babciu! Ojejciu, naprawdę wygrałam! A teraz czas na coś zdrowego. Oto jabłuszko. Brzmi nieźle. Panie mają pierwszeństwo. To urocze. Okej, zobaczmy. O tak, prawdziwe jabłuszka. Ale trochę nudne, prawda? Co mam z nimi zrobić? Otworzę swoje. Ło! Nie widzę tu żadnych jabłek. Czy to jest miękkie? Dziwne. I co teraz? Chwila, mam pomysł. Zamienimy się? Jestem za. O tak! Dostanę jabłuszka! Ale będzie fajnie. Mam pomysł. Najpierw rozwałkuję ciasto. O tak. Widać postęp. Teraz dzielimy. Jeszcze kilka. Zaraz zrobi się ciekawie. Muszę stworzyć idealne kule. Widzicie? Wszystkie są ukształtowane. Każda oczywiście musi mieć dziurkę. I co dalej? Oczywiście piękny kolor. Smakuje jak jabłko. Teraz wyglądają zupełnie jak jabłka. Czyż nie są piękne? Zaraz wracam. Muszę je tylko trochę podpiec. Zobaczcie, jak rosną. Chyba już gotowe. Wyglądają bardziej realistycznie niż twoje. Tylko popatrz. Ostrożnie, są gorące. Muszą się ładnie prezentować. Brawo! Wszystkie się zmieściły. Naprawdę pięknie. Chyba kończy nam się czas. Hop, zobaczmy, co jej się spodoba. Ktoś to już jadł? Fuj! Nie, dzięki. Z kolei te jabłuszka... są z pysznego ciasta. Wspaniałości! Wygrałaś, babciu! O! Nie płacz, mały! Ty zaczynasz! Fu! Robal! Zgnieć go, Jared! Oszalałaś? Przecież wygląda strasznie! Czy ja wszystko muszę robić sama? A masz! Ale szybki z niego owad! Spokojnie, dorwę go! Kiedyś! O nie! Usiadł na mnie! Gina, boję się! Co mam teraz zrobić? Nie ruszaj się! Zniszczę go! Nie! No i? Udało ci się go dorwać? To nie było fajne, Gina! Ups! Następnym razem go trafię! Podniosę swoją pokrywkę! Wow! Spójrz na to! Wydaje się magiczne! Spróbuję tego dotknąć! Ała! Chyba użyję mojego buta! Podoba mi się twój tok myślenia. Zobaczmy, co się stanie. Spójrz na to, Jared! Chwileczkę, czy to nie ja powinienem dostawać czarne rzeczy? Oddawaj mi to! Ha, nie mam zamiaru! Akurat szukałam nowej pary czarnych butów, a te są po prostu idealne. Och, mam pewien pomysł. Mam nadzieję, że się uda. Prawdopodobnie powinnam była umyć nogi. Pachną jak śmierdzący ser. O! Nie jest aż tak źle. Po prostu użyję talerza Jareda. Potrzebuję drugiego buta do pary. Wow! Niesamowite! Wyglądają świetnie. Jestem taka szczęśliwa. Który przetestować najpierw? To bardzo trudna decyzja. Chyba wybieram ten. Dobry wybór. Pycha! Wow! To jest pyszne! Moja głowa! Chwila! Gina! Co ty zrobiłaś? Czy ty jesz swoje buty? Brzmi jak świetny pomysł!
Cieszę się, że to nie skóra. To mogłoby być dość żenujące. Nigdy nie myślałem, że polubię wysokie obcasy, ale wszystkiego trzeba kiedyś spróbować. Mógłbym to jeść na co dzień. To nawet lepsze niż kupowanie butów. Nie mogę rozmawiać. Teraz jem. Zastanawiam się, co mam tym razem. Ło! Nie tak szybko. Ja zaczynam. Wow! To ogromna, gigantyczna gałka oczna. To trochę przerażające. Jest tak duża jak moja głowa i założę się, że wszystko widzi. Hej, Gina, to oko cię obserwuje. Zawsze cię obserwuje. Nie, nie, tylko żartuję. Okej, teraz moja kolej. Do dzieła. Co? Jedna mała gałka oczna? Muszę się temu bliżej przyjrzeć. Mogę użyć szkła powiększającego. Hej, niegrzecznie jest się tak gapić. Wow! Jest ogromna! Okej, to dziwne. Chwila, co jest? Co tu się dzieje? Chyba po prostu ją zjem. Chociaż co ja robię? Mam lepszy pomysł. Spróbuję ją otworzyć. Ha, to nie działa. Będę musiała wymyślić coś innego. Już wiem! Jest zbyt ciężka, żeby ją podnieść. Chyba musisz więcej ćwiczyć. Widzisz, wszystkie te godziny spędzone na siłowni się opłaciły. Każdy umie tak zrobić. Ło, ale ona jest silna. Muszę poznać twoje sposoby. Jared, twoje oko! A! I moje oko! Wracaj tu! Mam co do tego złe przeczucia. Dokąd ono leci? A! To wymknęło się spod kontroli. I co teraz zrobimy? Nadchodzi... krycie! To może wylądować wszędzie! Trzymaj mnie, Gina! Ratuj się, kto może! To chyba się już skończyło. Hej, gałki oczne wróciły! Nie było aż tak źle! No to jedzmy! Tym razem użyję noża i widelca. Najpierw wytnę kawałeczek. Jest taki miękki, ale wygląda dobrze. Wow, daj znać, jak smakuje. Życz mi szczęścia. Zróbmy to. To jest niesamowite! Naprawdę? Chcę spróbować! Do dzieła! O tak! To naprawdę jest dobre! Kto by pomyślał, że oczy mogą smakować tak dobrze? Nie mogę przestać tego jeść! Coś pysznego! Gotowa? Raz, dwa, trzy... Start! Tego się nie spodziewałem, ale nie narzekam. Spójrz na to! Całkiem poręczne, co? Rozumiesz żarcik? Ale się chwieje i trzęsie. Zamierzam tego skosztować. Wygląda bardzo apetycznie. Ło, chwileczkę. Zagrajmy w kamień, papier, nożyce. Naprawdę musimy? No dalej, będzie fajnie. Postawię na kamień. Ha, wygrałem. To było zbyt proste. No to ja jem pierwszy. Ale będzie uczta. Ale galaretkowate? Bardzo mi smakuje. A teraz zjem mały paluszek. Jest równie smakowity. Nie będę już dłużej czekać. To jest obrzydliwe. Nie smakuje mi. Za to Jared najwyraźniej ma wyżerkę. To jest przepyszne. Nic nie może mi zepsuć tej chwili. Jestem w galaretkowym niebie. Tak mu się tylko wydaje. Tutaj? Hej, kolego. Co? Czy ktoś tam jest? To dość dziwne. Czas na starą, dobrą zamianę. Nikogo nie widzę. Chwileczkę. Coś tu chyba jest nie tak? Nie, chyba nie. Wydawało mi się, że moja ręka wygląda inaczej. Nie pamiętam, żeby była aż tak czarna, ale wciąż smakuje dobrze. Uff, dał się nabrać. Spróbuję tego. Ble! To też jest okropne. Jak ty możesz to jeść? Co jest z tobą nie tak? Chcesz gryza? O tak! Życie jest bardzo słodkie! To jedzenie sprawia, że jestem zmęczony! O, czy to kawa? Mogę dostać łyczka? Nie, jest moja! Och, wredna jesteś! Dobra, po prostu je otwórzmy! Dobry pomysł! Ło! To jakiś dziwnie wyglądający ananas. Ale fajny. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Ciekawe, jak to smakuje. To mnie zupełnie zszokowało. Niebieski ananas? Ciekawe, co jeszcze wymyślą ci szaleni rolnicy. Ups, mój ananas. Oh! Przepraszam za to, Gina. Moja kawa. Poczekaj. Wiem, co robić. Mam tutaj kubeczki.
Co? Och, już rozumiem! Ustawię je w szeregu. Chcę zrobić piramidę. Jest idealna, Jared! Do dzieła! Okej, muszę się skupić. Uwaga, rzucam! Zbiłam je! O, prawie! Ale i tak poszło całkiem nieźle. Teraz moja kolej. Użyję puszek po napojach. Ananas jest gotowy. Dawaj, dalej, dalej! Wuhu! Trafiłem doskonale! Widziałaś to? To było niesamowite! Chcę to zrobić jeszcze raz! Mam lepszy pomysł! Użyjmy puszek po chipsach. Twoja kolej! Czuję sporą presję, ale na pewno dam radę! Gina, Gina! Raz, dwa, trzy, start! Zapowiada się dobrze! Strike! Jesteś profesjonalistką, Gina! Hej, weź swojego ananasa! Musimy to uczcić! Co? Co się z nimi stało? Spójrz, Gina! O, nie wierzę! Czyjaś nie? Mamy plasterki ananasa! Uhu! Spróbujmy ich! Wyglądają tak soczyście! Ja spróbuję pierwsza! Zróbmy to! Pyszne! Musisz tego spróbować! Mam taki zamiar! Mniam, mniam! Skosztuję podwójnego smaku! Wow! To najlepsza rzecz, jaką jadłem! Chcę więcej! Powiedziałem więcej! Nic nie może mnie powstrzymać! Ci! Psujesz ten moment! Nic na to nie poradzę! Jaka ładna pogoda! Co to? Proszę bardzo! O! Hej! Teraz mam dwa! Co tu się dzieje? Zaparkuję tu. Trudno. Szkoda, że nie mam szofera. Zaraz, co? Ta dziewczyna ma niemodne ciuchy. Znalazłaś magiczne pudełko? Przyda mi się więcej batoników. No i co? Czemu się nie pojawiają? Jest tam kto? Och! Oj! Paniusia nic nie dostała! O! Rety! Jak dużo! Ha? Niemożliwe! Super! Ej, to jest moje! Nie wydaje mi się! Masz mi to oddać! Przepraszam, panie! Co? Wyzwanie kulinarne? O-o! Co to za miejsce? Zabawę czas zacząć. Na pierwszy ogień czekolada. Co mam z tym wszystkim zrobić? Nie rozumiem. Uuu, przepyszne! Wiem, kogo spytać. Masz parę minut? Oczywiście. Oczywiście. Dzięki. Mam to z głowy. Proszę, weź to. Serio? Ale mi się poszczęściło. Więcej czekolady, więcej radości. O, dotarło. Dzięki. A co to takiego? Nigdy dotąd nie widziałaś cukierków? Patrz. Poproszę cuksa. Czemu nic nie wylatuje? To niedorzeczne. Przecież stać mnie na słodycze. Ach, te banknoty. Co do? Czy to pieniądze? Potrzebuję monet, ludziska. Ha, znalezione, nie kradzione. Och, ani jednej durnej monety. A tej co dolega? Zwariowała? To tylko kasa, dziewczyno. Ups! Chyba też muszę zadzwonić. Co? O, wiem, to stary telefon. Ten na pewno lepiej działa. Hej, no pewnie. To znaczy, ależ tak. Och, kochanie. Oddzwonię później. Jest w drodze. Jasne. Przesyłka dla pani Naomi. To ja. Dzień dobry. Wezmę wszystko. Och, no tak. Czy to wystarczy? Sprawdźmy. Świetnie, panienko. Najpierw roztop czekoladę. Potem przygotuj pusty balon i wciśnij do niego czekoladę. Bardzo szczelnie go zawiąż. Teraz połóż na taśmę. Przyciśnij do wierzchu łyżkę do lodów i owiń taśmą. Teraz do zamrażarki. Kiedy stwardnieje, będziesz mieć idealną miskę z czekolady.
Oczywiście bez balonu. Wrzuć co tylko zechcesz. Malina pasuje do wszystkiego. No i mnóstwo bitej śmietany. Tada! Można jeść! Cudownie! Miłego dnia! Zaraz! Tak? Zrobi pan taką dla mnie? Nic tutaj nie mam. Och, co za bezczelność! To niesprawiedliwe. Dobrze jej tak. Moja kolej. Och, kogo ja oszukuję? Proszę. Jakie to smaczne! Obie zdobywamy punkt? Hej, to mi się podoba. Jasne, mniejsza z tym. Chwileczkę. Na czym ja siedzę? O, zapomniałam o tym. Miałaś to przez cały czas? Nie do wiary. Zagramy o to? Kamień, papier, nożyce. Nożyczki tną papier. O, ile świeżych jajek. Dobrze. I co z tego? Nudzi mi się. Chyba, że zadzwonię do pana Gadżeta. On wszystko za mnie zrobi. Dobrze, nieważne. O, co? Dzień dobry. A! Wyczułem, że pani mnie potrzebuje. Wszystkie odpowiedzi są tutaj. O, tak. Co? Chce pani spojrzeć? Nie do wiary. Patrz, ile tu urządzeń i gadżetów. Hola! Cierpliwości. Oczywiście, proszę. Dziękuję ślicznie. Mogę już to wziąć? Wygląda groźnie. Dziękuję. Zabawię się nowym nabytkiem. A to co? Patelnia? Naomi? Naomi? Co? Zamieńmy się? Jesteś pewna? Okej, proszę. Od razu lepiej. Wezmę jajko. Zaraz, co z nim zrobić? Nigdy nie gotowałam jajka. Ha! Tak chyba miało być. I? Zaraz. Fuj! Chyba robię postępy. Bum! Jeszcze jedno. Bum! Do zobaczenia, maluchy. Na pewno mam coś przydatnego. Sprawdźmy. Pomidor? Raczej nie. To? Fuj! Ohyda! Błagam, coś tu musi być. Ha, nie. Właściwie. To może pomóc. Muszę je tylko dobrze podgrzać. Im więcej, tym lepiej. Włączam kuchenkę. I chrup! Wow! Żółtko wybiłam idealnie. Genialna rzecz. Ładnie się smażą. Wyłożę je na talerzyk. Tada! Pięknie, prawda? Całkiem nieźle, ale moje są lepsze. O, co tu się stało? Rety? Nic nie rozumiem. Hej, chyba mamy zwyciężczynię. Podnosimy? Cześć, ciasteczka! Kto by nie chciał całego talerzyka? To chyba dobre wieści. O, mleko! O, możesz je sobie wziąć. Nalegam. Nie trzeba, ty je weź. Ty! Proszę! Oj, nie, nie, nie. Dobra, niech będzie. Dzięki. Zaraz. Poważnie? Udawałam uprzejmą. Oddawaj mleko. Nie ma mowy. Jest moje. Bardziej na nie zasłużyłam. Nie! Patrz, co narobiłaś. To nie mój problem. Tego się nawet nie da zjeść. Rozmiękły. Zaraz. Mam pewien pomysł. Włóż dwa ciasteczka do kubka. Dodaj trochę mleka. Potem rozgnieć wszystko widelcem. Dodaj pół szklanki mąki i trochę kakao. Porządnie wymieszaj. Kiedy uzyskasz gładką masę, to pora wszystko upiec. Wstaw do mikrofalówki. Nie trzeba przykrywać. 10 minut powinno wystarczyć. Gotowe! Spójrz! Upiekłam ciasto czekoladowe.
Wow! Jak mam z tym rywalizować? Mam tylko parę smętnych ciasteczek. Muszę coś wymyślić. Jest ich 5. Już wiem. Spokojnie. Zacznę od ciasta i Nutelli. Bardzo równo ją rozsmaruję. Mniam. Następnie ułożę ciasteczka i białą czekoladę. No i trochę posypki. A może więcej niż trochę? Gotowe. Jakie dobre! Ty to zrobiłaś? Wspaniałe! A w smaku jeszcze lepsze. Chcę spory kawałek. Zaraz! Ja już zjadłam! Szkoda! Ja dopiero zaczynam. Smacznego. Nic ci nie jest, Naomi? Wyglądasz na smutną. Niech będzie. Poczęstuję cię kawałkiem. Właściwie wystarczy mały kąsek. Hurra! Okej. To dla ciebie. Nie zjedz zbyt szybko. I co? Jesteś super! Dzięki! Cóż, staram się. Och, jakie dobre! Jestem pod wrażeniem, Ava. Dlatego mój placek wygrywa tę rundę. Aha, wiadomo, co nie? Zaraz. A może zróbmy to razem? Dobrze. Proszę. Cukier! I to jak dużo. Co mam z nim zrobić? Muszę coś wymyślić. Może w nim pogrzebię? Nuda. A może zjem łyżką? Nie jest taki zły. Gwiazdka! Czuję, że zaraz coś wymyślę. Super! Wygląda świetnie. A jeśli podniosę? Guzik. Nie daję sobie z tym rady. Użyję koła ratunkowego. Pomocy! Co? Ktoś tu leci? Nic nie widzę. Nie wiem, co tu się dzieje. Co to jest? Świetnie, dam sobie radę. Pora zabrać się do pracy. Najpierw wsyp do środka cukier. Dodaj wybrany barwnik spożywczy. I zaczynamy. Coś się dzieje? Tak! Zwijamy watę cukrową. Zanim się zorientujesz, zwiniesz całą kulę. Pięknie! Wow! Przyznaję za to punkt. Chyba mamy remis. Ale wyglądasz na smutną. Podzielę się z tobą. Chcesz trochę, Naomi? Serio? Ekstra! No pewnie! Nie! Czekaj, zanurz to w tym. O, dobry pomysł! Znika na moich oczach. To jak czary. Prawie jej nie ma. Zobacz, co tu jest. Fajne, prawda? Obie wchłoniemy swoją dzienną dawkę cukru. Już rano? Ale się wyspałam. Tylko dokładnie? Co by tu dzisiaj założyć? Nie mam zbyt dużego wyboru. Wow, co to takiego? Nie mam pojęcia. Tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Włożę to do miski. Złota łyżka? Skąd się tu wzięła złota łyżka? Zupełnie nie rozumiem. Co to ma znaczyć? Co tu robisz? Coś się dzieje? Co jest grane? Wow, to nawet całkiem fajne. Mogę sprawdzić? Nie, ja chcę być pierwsza. Pobaw się tym. O, dzięki. Co my tu mamy? Rozczarowujące. To zwykła bułka do burgera. Jak się błyszczy? Mój skarb. Za
coś takiego dałam jej złotą monetę, ale daje mi to pewien pomysł. Hej, czemu mi zabrałaś? Potrzebuję tego z powrotem. Zetrę monetę na bułkę. To prawdziwa złota posypka. Wygląda nieźle. No nie. Nie prosiłam o przystawkę z glutów. Ups, kichło mi się. Sorki, ale mi głupio. Wszystko zepsułaś. Chyba, że... Napiszę list. Do kogo piszesz? Czy to list miłosny? A teraz go wyślę. Co napisałaś? Wyślę pocztą lotniczą, będzie szybciej. To może sprawdzę w końcu swój talerz. Wow! Całe mnóstwo składników! Muszę z tego zrobić burgera? Tak jak na obrazku. Okej, spróbuję. Niezbyt się znam na kulinariach. Od tego jest mój osobisty kucharz. To wcale nie takie łatwe, ale jakoś mi idzie. Co to? Już pędzę. Muszę się spieszyć, bo policja mnie goni. Czemu torturujesz tego ogórka? Szybka dostawa, sztabka złota to jedno, ale potrzebuję dodatkowej pomocy. Jak możemy pomóc? Macie zrobić coś takiego. Nie ma sprawy! Nie ma to jak zwalić ciężką robotę na kogoś innego. Co ty robisz? Zaraz, wynajęłaś jakiś liliputów? Żadna praca nie hańbi! To ty masz przyrządzić burgera? Wolę zlecić podwykonawcom. To nie fair! Momencik. Mam pomysł. Tu jesteś. Jak leci, Stuart? Potrzebuję pomocy. Muszę przygotować takiego burgera. Poradzisz sobie z tym? Łaskocze. Okej, przejmuj stery. Ale dziwne uczucie. No dobra, do dzieła. Wow, może w poprzednim życiu byłeś kucharzem? Patrz i podziwiaj. Jak to? Tak szybko się nauczyła? To ciężka robota. Będzie nam się dobrze spało. Zapowiada się nieźle. To jeszcze nic. Co dalej? No tak, pomidor. Łatwizna. Imponujące. Teraz lekko opalę, używając opalarki kuchennej. Troszkę go zaczernimy. Wspaniale pachnie. Już bym go wszamała. Ale muszę się powstrzymać. Pomidor posłuży za bułkę. Powinno wystarczyć. A teraz wkład. Najpierw sałata. Na to kładę kawałek żółtego sera. I oczywiście kilka plasterków ogórka. A na wierzch pójdzie druga połówka pomidora. I gotowe. Wygląda smakowicie. Jak sobie radzi Jasmine? To nasze najwspanialsze dzieło. Dziękuję. Dobra robota. Wow, prawdziwy złoty burger. To dla was? Zasłużyliście? Auć! Moje zęby! Może to jednak był błąd? Jakoś o tym nie pomyślałam. Znam ten ból. Spróbuj mojego burgera. Serio? To miło z twojej strony. Ja zjem sobie plasterek ogórka. Razem! 3, 2, 1! Ciasto naleśnikowe w proszku. Uwielbiam naleśniki. A ja dostałam samą mąkę. Na co czekamy? Potrzebuję trochę mleka. Bez tego się nie obędzie. No tak. A może zamiast mleka użyję wody? W gotowaniu najważniejsza jest improwizacja. Okej, ale ja podziękuję za takie naleśniki. Niezbędne też będą jajka. A co ja mam do dyspozycji? Jedno jajko? Ojej! To tak na pokaz? I wreszcie miska, w której wszystko wymieszam. A ja u siebie? Nie mam nic. Oj tam, komu potrzebna miska? To będzie trudne. No to zaczynam. Zazdroszczę jej jednej głupiej miski. Ale może i bez tego da się zrobić naleśniki. Zamiast miski użyję woreczka. Wbijam do środka jajko, dodaję wody. Teraz szczelnie zamykam. I porządnie potrząsam. Ja tam skorzystam z trzepaczki, jak cywilizowany człowiek. Dzięki temu naleśniki wyjdą lekkie i puszyste. Ale frajda! Tylko dla ciebie. Czas na mój tajemny składnik. Kilka kropel barwnika spożywczego. Tyle wystarczy. Wymieszam barwnik z resztą ciasta. Będzie wyglądać niesamowicie.
I co o tym sądzisz? Ach, jak ktoś lubi jaskrawe kolory, kapka po kapce. To będą urocze mini naleśniczki. Trzeba szybko przewracać, żeby się nie przypaliły. Dobrze, że mam refleks, ale ich narobiłam? To już ostatni. Myślisz, że wygrasz, co? Użyję specjalnej butelki, dzięki której wycisnę na patelnię dowolne kształty. Na przykład serduszko. Teraz wypełnię. Czerwony kolor pasuje do serca, prawda? Prawie gotowe. Teraz pozostało tylko usmażyć. I przewracam. Wow, wygląda fantastycznie. Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Cały stosik pysznych serduszek. Faktycznie, cudownie wyglądają. Ale moje mini naleśniczki na pewno nie są gorsze. Wrzucę je wszystkie do szklanki. I to by było na tyle. Chyba nie ma wątpliwości co do zwycięzcy. Są jeszcze lepsze niż sądziłam. Moje też są niczego sobie. I jakie wygodne w jedzeniu. Na jeden kęs. Jeszcze bym zjadła. Kocham pieniądze. Na co powinnam je wydać? No dobrze. Kolejne danie do przyrządzenia. Ja dostałam makaron. Dobrze się składa, bo lubię spaghetti. Tylko jak go przyrządzić? Jest tyle możliwości. A naprawdę, to nigdy w życiu nie gotowałam makaronu. Już wiem. Wezmę trochę wody. I co dalej? Cierpliwości. Wleję wodę do miski. Tak, żeby makaron się namoczył. Tyle wystarczy. No dobra, rób co chcesz. Ja z kolei dostałam klucz i mapę? Okej, tego się nie spodziewałam. Hej, to nie byle jaka mapa. X oznacza miejsce ukrycia skarbu. Nagle zrobiło się ciekawie. Hej, Jasmine! Ha? Jak długo ten makaron ma się gotować? Chyba sobie trochę poczekasz. Ja mam przed sobą misję. Czas na wyprawę w nieznane. Mam wszystko, czego potrzebuję. Idę szukać skarbu. Nara! Co? Jasne. No ileż można czekać? Może makaron jest jakiś wybrakowany? Co mam robić? Zaraz, skoro Wendy gdzieś polazła, nie muszę sama się z tym męczyć. Dzień dobry, chciałam złożyć pilne zamówienie. Ależ oczywiście, dostarczymy pani w trymiga. Po co mam się stresować w kuchni? Już lecę. Oddam rower, obiecuję. Szybciej byłoby samolotem. Ostrożnie. Chyba jestem na dobrej drodze. Ale gdzie dokładnie jest to miejsce? Czy to był włoski mistrz kuchni? Kto idzie? Co? Można prosić o pomoc? Tam. Dzięki, fajna kość. Za chude na obiad. To musi być gdzieś tu. Znalazłam. Znalazłam skarb. Ciekawe, co jest w środku. Mam nadzieję, że nie ma żadnych pułapek. Wow! Nie mogę w to uwierzyć! To makaron ramen! Wspaniały ramen! Hej, zobacz, co znalazłam! Co to takiego? Zaraz zobaczysz! Wkładam ramen do miski i zalewam wrzątkiem. Nie czaję. Należy zalać cały makaron. O, właśnie tak! To super proste! Ale to jeszcze nie koniec. Przykryję czymś miskę. I poczekam kilka minut. Tada! Bajeczny, mięciutki ramen. Normalnie się wzruszyłam. Mój makaron i tak będzie lepszy. Ach, ten niebiański zapach. Czemu to tyle trwa? Dotarłem, pani zamówienie. Spaghetti a la... robaki? O, mogę to wyjaśnić. Czy to jakiś żart? Dostaniesz 0 gwiazdek na Yelpie? To się do niczego nie nadaje. Zaraz zwymiotuję. Masz dziwaczne gusta kulinarne. Nie chcę o tym dyskutować. To dość obrzydliwe. No, ale zajadaj. Ta, dzięki. Smacznego. Robaki zawierają ponoć sporo białka. Nie można jej odmówić odwagi. Ramen nigdy nie zawodzi. Zamknij oczy i wyobraź sobie sos boloński. Może zagramy o to, kto zaczyna? Ech! Ha! Nożyczki przecinają papier! Zobacz! Nigdy nie miałam prawdziwego mikrofonu! Czy jest włączony? Najwyraźniej tak!
Dzień dobry. Raz, dwa, trzy. Hej, załóż to. Każda gwiazda powinna je mieć. Dobry pomysł, Tina. Jesteście gotowi na zabawę? Wow! Skąd wzięły się te wszystkie światła? Tylko popatrzcie na ten występ Lizzie. Ukłońcie się przed nową gwiazdą popu. Dajesz, dziewczyno. Pokaż wszystkim, co potrafisz. Właśnie tak to się robi. Jesteś fantastyczną piosenkarką. Ale teraz moja kolej. Wow, mój mikrofon wygląda trochę inaczej. Też umiem śpiewać. Czemu nie wydaję żadnego dźwięku? Świat nie pozna się na moim talencie. Cóż, czekolada zawsze jest dobra na smutki. Też bym chciała mieć jadalny mikrofon. Chętnie się zamienię. Teraz wszyscy są zadowoleni. Gotowa na kolejną rundę? Zobacz, jaki uroczy psiak! O, dobry piesek! Kto jest najsłodszym szczeniaczkiem? Ciekawe, czy ja też mam takiego. O, mój jest prawdziwy! Popatrz na ten pomarszczony pyszczek! Co za mądre oczka! Będę cię kochać już zawsze! Tak, tak, tak! Chwilka! Mam dla ciebie idealne ubranko! Śliczna sukienka dla ślicznej dziewczyny! To jest to! Czy widziałaś kiedyś coś bardziej rozkosznego? Co za słodycz! Zrobisz nam zdjęcie? Wszyscy mówią cheese! Och! Razem tworzą magiczny duet! Musisz opublikować te fotki, Tina! Są świetne, dzięki! Mój czekoladowy psiak jest nudny. Też chcę prawdziwego. Zobaczmy, czy to się uda. Muszę po prostu bardzo, bardzo chcieć. No już! Dasz radę, mały! Chcesz tą kość, prawda? Dalej, idź! Powiedziałam, idź! Naprzód! Cóż, przynajmniej próbowałam. Chyba muszę mu trochę pomóc. Biegnij! Bliżej! Ale z ciebie dobry piesek! Tina, zobacz! Mój psiak złapał kość! Ta, jasne. Mój chociaż nie załatwia się na podłogę. Hej, ta czekolada jest całkiem niezła, a smacznych przekąsek nigdy za wiele. Eneduerike fake. Tak! Czy to jakaś czarodziejska maska? Wow! Co się stało? Słyszałaś to? To małe kotki, widzisz? Musimy je uratować, teraz! Nie martw się, załatwię to. Użyję moich nowych magicznych zdolności. Już czuję tę moc. Do zobaczenia za chwilę. Chodźmy wyciągnąć kotki z opresji. Uhu! Czy ona naprawdę to zrobiła? Tina! Uratowałaś życie temu kiciusiowi. Musiał tyle przejść. Po prostu zrobiłam to, co należy. Tina? Jesteś z nami? Kompletnie odleciała. Obudź się, dziewczyno! Tina, wracaj! To jakiś absurd. W takim razie sprawdzę swój talerz. Wow! Ta czekoladowa maska jest super! Tina, zobacz! Halo? Tina! Chyba mogę zrobić już tylko jedno. Mleczna czekolada nigdy nie zawodzi. Może ten zapach wyrwie ją z transu. O, Tina! Czekolada? Mam cię.
Witaj z powrotem na ziemi. Przyda ci się trochę cukru, co? Dzięki, Lis. Widzicie? Czekolada jest dobra na wszystko. Gotowa? O, wybacz, muszę odebrać. To niezbyt uprzejme. Lizzie! Lizzie! Zaraz wracam, sorry. No to sobie poczekam. Umierajcie, potwory! Rozkręcamy imprezę! Trzeba je przypiłować. Suszymy. Jej nawet nie ma w pobliżu. Mam dość tego czekania. Ha! To chyba nie to, co myślę, prawda? Co za obrzydlistwo! A tutaj? Moja ulubiona czekolada! A mi się dostało takie coś! Dam Lizzie nauczkę! Do dzieła! Musi się dobrze rozpuścić. Zobaczmy. O tak, gotowe. Teraz zrobię tu małe nacięcie. I hop. Naprawdę się roztopiła. Trochę posmakuje. A później zamienię czekoladę w sami wiecie co. Można z niej zrobić wiele rzeczy, prawda? Okej, chyba wystarczy. Wygląda jak trzeba. A Lizzie w końcu wraca. Zachowujmy się normalnie. Bardzo przepraszam. Spoko. Zobaczmy, co jest w środku. Co? Czy ktoś załatwił się na mój talerz? Ta sztuczka naprawdę zadziałała. Nie martw się, Lizzie. To jest nawet śmieszne, prawda? Proszę, weź sobie. Co to? Mówi, że powinnyśmy się zamienić? Ale jak to? Nie masz nic przeciwko? Tina! Wygląda pysznie, co nie? Smacznego! Chyba zaraz zwymiotuję. Proszę, przestań to jeść, Tina! Mam ochotę wsadzić tu buzię. Chyba postradałaś zmysły, kobieto. To cię nauczy, że w towarzystwie nie korzysta się z telefonu. Zaczynasz, Tina. Dobra. To maleńka wieża Eiffla. I wygląda na to, że jest zrobiona z czekolady. Aż mi ślinka cieknie. Wezmę sobie małego gryza. Niezłe. Naprawdę niezłe. Czekoladowy Paryż. Tina, opanuj się. Zachowujesz się jak dzikie zwierzę. Jest taka kremowa i smaczna. Chyba czas, żebym podniosła swoją pokrywkę. Do złudzenia przypomina figurkę Tiny, ale nie wiem, czy jest z czekolady. Wygląda pięknie. Ciekawe, czy dobrze smakuje. Twarde jak kamień. To zwykły plastik. I co mam z tym teraz zrobić? Chciałabym zobaczyć prawdziwą wieżę Eiffla. Och, Thomas, nie musiałeś. To najbardziej romantyczne miejsce na świecie. Masz zimne usta. I tyle z moich marzeń. Ciekawe, czy pojadę kiedyś do Paryża. Tina! Ta dziewczyna zjadłaby wszystko. Zabawę czas zacząć. Na pierwszy ogień czekolada. Co mam z tym wszystkim zrobić? Nie rozumiem. Uuu, przepyszne! Wiem, kogo spytać. Masz parę minut? Oczywiście. Oczywiście. Dzięki. Mam to z głowy. Proszę, weź to. Serio? Ale mi się poszczęściło. Więcej czekolady, więcej radości. O, dotarło. Dzięki. A co to takiego? Nigdy dotąd nie widziałaś cukierków? Patrz. Poproszę cuksa. Czemu nic nie wylatuje? To niedorzeczne. Ach, przecież stać mnie na słodycze. Ach, te banknoty.
Co do? Czy to pieniądze? Potrzebuję monet, ludziska! Ha! Znalezione, nie kradzione! Och, ani jednej durnej monety! A tej co dolega? Zwariowała? To tylko kasa, dziewczyno! A! Ups! Chyba też muszę zadzwonić. Co? O, wiem, to stary telefon. Ten na pewno lepiej działa. Hej, no pewnie. To znaczy, ależ tak. Och, kochanie. Oddzwonię później. Jest w drodze. Jasne. Przesyłka dla pani Naomi. To ja. Dzień dobry. Wezmę wszystko. Och, no tak. Czy to wystarczy? Sprawdźmy. Świetnie, panienko. Najpierw roztop czekoladę. Potem przygotuj pusty balon i wciśnij do niego czekoladę. Bardzo szczelnie go zawiąż. Teraz połóż na taśmę. Przyciśnij do wierzchu łyżkę do lodów i owiń taśmą. Teraz do zamrażarki. Kiedy stwardnieje, będziesz mieć idealną miskę z czekolady. Oczywiście bez balonu. Wrzuć co tylko zechcesz. Malina pasuje do wszystkiego. No i mnóstwo bitej śmietany. Tada! Można jeść! Cudownie! Miłego dnia! Zaraz! Tak? Zrobi pan taką dla mnie? Nic tutaj nie mam. Och, co za bezczelność! To niesprawiedliwe. Dobrze jej tak. Moja kolej. Och, kogo ja oszukuję? Proszę. Jakie to smaczne! Obie zdobywamy punkt? Hej, to mi się podoba. Jasne, mniejsza z tym. Chwileczkę. Na czym ja siedzę? O, zapomniałam o tym. Miałaś to przez cały czas? Nie do wiary. Zagramy o to? Kamień, papier, nożyce. Nożyczki tną papier. O, ile świeżych jajek. Dobrze. I co z tego? Nudzi mi się. Chyba, że zadzwonię do pana gadżeta. On wszystko za mnie zrobi. Dobrze, nieważne. O, co? Dzień dobry. A! Wyczułem, że pani mnie potrzebuje. Wszystkie odpowiedzi są tutaj. O, tak. Co? Chce pani spojrzeć? Nie do wiary. Patrz, ile tu urządzeń i gadżetów. Hola! Cierpliwości. Oczywiście, proszę. Dziękuję ślicznie. Mogę już to wziąć? Wygląda groźnie. Dziękuję. Zabawię się nowym nabytkiem. A to co? Patelnia? Naomi? Naomi? Co? Zamieńmy się? Jesteś pewna? Okej. Proszę. Od razu lepiej. Wezmę jajko. Zaraz. Co z nim zrobić? Nigdy nie gotowałam jajka. Ha! Tak chyba miało być. I? Zaraz. Fuj! Chyba robię postępy. Bum! Jeszcze jedno. Bum! Do zobaczenia, maluchy. Na pewno mam coś przydatnego. Sprawdźmy. Pomidor? Raczej nie. To? Fuj! Ohyda! Błagam, coś tu musi być. Ha! Nie. Właściwie. To może pomóc. Muszę je tylko dobrze podgrzać. Im więcej, tym lepiej. Włączam kuchenkę. I chrup! Wow! Żółtko wybiłam idealnie. Genialna rzecz. Ładnie się smażą. Wyłożę je na talerzyk. Tada! Pięknie, prawda? Całkiem nieźle, ale moje są lepsze. O, co tu się stało? Rety? Nic nie rozumiem. Hej, chyba mamy zwyciężczynię. Tak, czekolada!
Najlepsza na świecie! Czekolada? Jestem starsza, więc powinnam zacząć. Dziękuję. Zobaczmy. Och, cóż za pyszności. Otwieram i wkraczam do akcji. Na szczęście mam przy sobie łyżkę. Tyle wystarczy. Delicje. Och, chyba mogę pozwolić sobie na więcej. To będzie dobre. Om nom 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 nom. Och, to wygląda pysznie, babciu. Ciekawe, co ja dostałem. Ua! Czekolada! Może mógłbym? Nie, to się nie uda. Och, nie. Ach, pyszne. O nie! Już koniec? Zjadłam wszystko. A niech mnie. Kiedy to się stało? Dziękuję, właśnie tego potrzebowałam. Chwileczkę, wpadłam na świetny pomysł. Wleję to do słoika. Pięknie się wypełnia. Proszę, i poszło całe mleko. Dobrze, z powrotem zakręcę ten słoik. Gotowe, teraz trochę nim potrząsnę. Och, można się przy tym całkiem nieźle zabawić. Albo rozwinąć muskulaturę. Czas otworzyć słoiczek i zobaczyć, co z tego wyszło. Dodam bitą śmietanę, żeby było jeszcze lepsze. Och, wygląda przepysznie. I jeszcze więcej smakowitości. Gotowe, tyle wystarczy. Posypka, nie można o niej zapomnieć. Prosto na bitą śmietanę. Nie za dużo, odrobinę. O, a cóż to? Uch, pora na drzemkę. Wpadł mi do głowy pewien pomysł. Użyję starej dobrej suszarki i roztopię tę czekoladę. Ha, mięciutka. Dobra, teraz nożyczki. Przetnę tutaj, żeby ją otworzyć. Teraz mogę wycisnąć całą stopioną czekoladę. Tak, prezentuję się jak trzeba. Jeszcze tylko trochę i gotowe. Przypomina, sami wiecie co. Zamienię się z babcią. Teraz moje danie wygląda lepiej niż jej. Babciu! O, Rety! Wygląda apetycznie. Wezmę słomkę. Mniam! To jest świetne! Dzięki, braciszku! Braciszku? Przecież ja to zrobiłam! Foj! Co to? Czy to... Chwila! Pachnie czekoladą! To czekolada! Smaczne! Oboje wygrywacie! Szczęśliwe zakończenie dla nas obojga! Teraz pora na chrupiące chipsy! Wow! Świetny wybór! Lubię chipsy! Zobaczmy, co tu mamy! Och, okej, tortilla! Dam radę coś z tego zrobić! Położę papier na blaszę! Potrzebna mi też będzie oliwa! Teraz nieco skropię placek! Przydadzą się jakieś przyprawy! Może odrobina pieprzu? Powinno wystarczyć! I do piekarnika! Uff! Hej, co się dzieje? Och, ups! Rozproszyła mnie robótka! Co my tu mamy? O, świeży ziemniak! Bardzo ciekawie! Posiekam go na plasterki! Ziemniak pokrojony i gotowy na przemianę w chipsy. Idealnie zmieszczą się do tostera. Trzeba teraz chwilę poczekać. Co to za zapach? Dym? O, też to czuję. A, moja tortilla! Ratuj ją! Nie mogę się doczekać, kiedy będą gotowe. Och, już są. Lepiej je złapię. Idealne. Och, o, nie! Auć, masz, łap. A, babciu, gorące! Prosto do buzi. Przepyszne. Wspaniałe, babciu. Och, cieszę się, że ci smakują. Totalnie spaliłem tortillę w piekarniku. Fuj, babcia wygrywa. Tak, to strasznie śmierdzi. Teraz przygotujcie jajka. Babciu, pozwól, że ja otworzę pierwszy. W sumie to nie wiem, czego się spodziewałem, ale mam jajka. Pożyczysz mi swoją patelnię, babciu? Ach, oczywiście. Noszę przy sobie jedną na wszelki wypadek. Dzięki. Teraz muszę wymyślić, co z tym zrobić. No dobrze, mam trzy jajka i patelnię babci. Na pewno coś da się z tego stworzyć. Może gdybym zrobił coś takiego? Poważnie się głowi. Sprawdzę, co ja tu mam. Wspaniale. Też mam trzy jajka. Wiem, co robić. Potrzebuję czajnika do gotowania. Ja nic z tego nie rozumiem. O tak, przyda się zegarek. Och, i młotek. Zrobię miazgę, bo potrzebuję tylko jednej części. I już, idealna sprężynka. To właśnie to, czego potrzebowałam.
Użyję jej do krojenia. Przecisnę ją przez jajko. Przetnie je bezproblemowo. I proszę bardzo, jajka na pół. I jeszcze mniejsze kawałki. Gotowe. Podobają mi się te kształty. Dodam paprykę i sezam, żeby ładnie wyglądały. Tylko co ja mam zrobić ze skorupkami? Chyba już wiem. Wow, od razu się rozbiło. Teraz reszta. Tak, użyję trochę ostrego sosu. Cóż, pora się go napić. Tak, dobre. Pikantne! Było gorąco. Jajka gotowe, tak jak chciałem. Och, skarbie, to na pewno smaczne. Jej, jajka! Najlepsze śniadanie. Najpierw spróbuję tego. Pyszne! Jej, smakuje jej. Okej, i drugie. Mam widelec. Och, lubię jajka sadzone. Hej, chwileczkę. Au, tu są skorupki. Babcia wygrywa. Jej jajka nie raniły. Uhu! Patrz na te kolory. Są ekstra. No raczej, Claire. Wyglądamy świetnie. Możemy wybrać dowolny kolor. Hej, Leo, jakie powinniśmy wybrać? Wybierzmy razem. Gotowa? Wow, hej! Wybraliśmy róż i srebro i teraz mamy wyzwanie. Okej, Leo, ty pierwszy. Panie przodem. Nalegam. Nie, Claire. Zaczynaj. Ech, no dobra. Ło, patrz, srebrne makaroniki. Wow, super. Najładniejsze makaroniki, jakie widziałem. Sprawdzę, jak smakują. O, wow, pycha! Zjadłabym jednego. Przepyszne! Zjem jeszcze jednego. Jeszcze jednego. Ostatni. Tak samo pyszny. Wow, zjadłeś wszystkie naraz. Ot tak! Uch! Powinnaś sprawdzić, co dostałaś. Okej, masz rację. Odkrywam. Uch! Okej. Nie makaroniki. Aha! Ale to małe różowe żelki. A ja kocham żelki. I patrz, jakie mięciutkie! Gniotu, gniotu, gniotu! Dobrze wyglądają! Dobra, koniec zabawy. Pora je spróbować. Och, miękkie i smaczne. Wydaje mi się, że są o smaku czereśni. Albo nie, truskawki. Wow, mega dobre. Lepsze niż przypuszczałam. Tę drugą też zjem. Wow! Och, racja! Została jeszcze jedna, trzecia. Tak samo miękka jak pozostałe. Mogłabym ją zjeść. Albo mam chyba lepszy pomysł. Co? Zostawiłam sobie na odpowiedni moment. I ten moment nadszedł. Och, smaczne. Claire? Co ty robisz? Przygotujcie się na magię! Co jest? Gdzie ona poszła? Tak, zadziałało. Teraz moja żelka jest ogromna. Ha! Sprężysta jak trampolina. Wow, całkiem wysoko skaczesz. Oby nie pękła. Super, jestem cały w dżemie. Ach, ciągle pryska, jest wszędzie. O, hej. Całkiem nieźle smakuje. Kamień, papier, nożyce. Ha, nożyce tną papier. Wow, to truskawki i srebrne w dodatku. Fajnie wyglądają. Są zrobione z metalu? Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. No dobrze, pora wziąć gryza. Am! Okej, to owoc i jest pyszny. Serio? To było naprawdę smaczne. Nawet lepsze niż dżem z twojego żelka. Mogę spróbować? Nie. Jedną. Ej, powiedziałem nie. Mam tylko trzy i wszystkie są moje. Widzisz? Nic nie zostało. Ugh, co z tobą? Wszystko zjedzone. Sprawdź, co dostałaś. Ach, dobra, obżartuchu. Nie wierzę. Stos waty cukrowej. Cała chmurka. Iii, miękka i puszysta. Kocham watę cukrową. O, super. O, hej. Jest tu też mała butelka z jakąś cieczą. To napój gazowany? Wiesz co? Chyba poleję nim watę cukrową. O tak! Zaczyna się rozpuszczać! Hej, patrz! Pod watą są cukierki! Tak! Kocham cukierki! Tak samo jak to wyzwanie. O smaku smoothie! Pora je otworzyć i zacząć wcinać. Prosto do buzi. Tak, wszystkie! Chcę mieć usta pełne cukierków. Wow, to było naprawdę przepyszne. O,
dobrze wyglądały. O hej, skąd wziął się tu ten guzik? Jest na nim napis różowa słodycz. Widzisz to? Wcisnąć? Nie wiem, może to niebezpieczne? Ech, raz kozie śmierć. Zobaczymy, co się stanie. O, więcej waty! Nie wierzę, dostałaś drugą szansę. Na pewno pod nią jest więcej cukierków. Pora znów polać watę cukrową cieczą. Miałam rację, więcej cukierków. Zaraz, to nie cukierki. To sok, a właśnie chciało mi się pić. Dlaczego dostajesz te wszystkie przekąski? Słodkie i gasi pragnienie. Pora znów wcisnąć guzik. Tak, więcej cukierków, do buzi. Znowu, Pop Rocks, więcej żelków. Zjem wszystko, nie przestanę rozpuszczać tej waty. Tyle pysznych przekąsek. Kocham Poki. Nie wierzę, cała tuba chipsów. Potrzebuję czegoś słonego. Niezłe. Nie, Claire, już wystarczy. Zrób sobie przerwę. Okej, masz rację, żartuję. Nie. Czekaj, czekaj, ja pierwszy. Od dłuższego czasu nic nie jadłem. Tak, paczka czekoladowych całusów. Kocham czekoladę. Jak każdy, nie? Ło, to opakowanie jest mniejsze niż myślałem. Och, uwielbiam je. Są takie urocze. I ten papierek. Nie mogę się doczekać, aż ją rozwinę i zjem. Wskakuj do buzi, pyszna, mleczna czekolado. Och, o wow. Są takie słodkie i pyszne. Ha? Dziwnie się czuję. Leo, wszystko okej? Co się dzieje? Ha? Co się stało z moimi ustami? Czuję, że muszę wszystko całować. Leo, nie! Przestań! Wracaj na swoje miejsce! O, hej, roślinko! Masz buziala! I całus dla ciebie, ławeczko! Cmok, cmok, cmok! Wyruszam na łowy! Cmok, cmok, cmok! O, patrzcie! Pomarańcza! Łap, buziaczka! No i dostałaś całusa! Cześć, panie misiu! Ależ ty uroczy! Ty też dostaniesz buziaka! Leo? O, Claire! Nie dostałaś buziaka! Już szykuję dla ciebie usta! Nie, 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 nie! Leo, nie chcę, żebyś mnie całował! Stop! Dobra, jak chcesz! Rany! Sprawdźmy, co ja dostałam! O, patrzcie na te śliczne serduszka! Są takie urocze! Trochę się mienią. Sprawdźmy, jak smakują. Całkiem nieźle. Dobre. Chciałbym jeszcze coś pocałować. Serduszka w oczach. Jestem zakochana. Na pewno kocham te cukierki. Och, o, ma, teńko. Kocham wszystko. Leo, kocham cię, Leo. Pocałuj mnie. Wow, ale się porobiło. Chyba jednak spasuje. Ech, o rany. Było super. Ach. Raz, dwa, trzy, start. Wow, jak myślisz, co to jest? Na pewno są różowe i srebrne. Fajnie wyglądają, szturchnijmy je. Do dzieła. Wiesz co? Myślę, że to jakiś wypiek. Sprawdźmy, co jest w środku. Okej, rozerwę mój na pół i zobaczę. Czy to wygląda smacznie? Uff, ciężko idzie. Środek też mają różowy i srebrny. Hej, to chyba chleb. Chleb chmurka. O, jest taki miękki i puszysty w środku. Gotowy? Zjedzmy je w tym samym czasie. Przepyszne. Muszę zjeść jeszcze więcej. To było dobre. Miły posmak w ustach. Uch, dziwnie mi. O, wow, ładnie to, co? Hej, chmury na niebie. Patrz na te, przypomina mi kaczkę. O tak, widzę to. Hej, popatrz na te. Leo, Leo, gdzie on się podział? Nigdzie go nie ma. Może gdzieś uciekł. Może jest tam. O, hej, widzę go! Wow, surfing po chmurach jest super! Widzę cię! Ekstra, brawo! Wow, ciężko utrzymać równowagę! Wow! Oj, chyba coś mu nie idzie! Leo, skup się!
Ech, nie kontroluję jej! Claire, uważaj! Ech! Och, wróciliśmy do pokoju. Uff, co za ulga! Teraz ja pierwsza? Okej. To chyba nercy. Spodziewałam się czegoś bardziej wykwintnego. To pudełko jest strasznie malutkie. Cukierki też? Jestem na to zbyt fajna. No nic, otworzę pudełko i spróbuję. Myślę, że wsypię do ust wszystkie cukierki naraz. Och, mają truskawkowy smak i są trochę kwaśne. Są też chrupiące. Leo, zaczynam się dziwnie czuć. Co? Claire, wszystko okej? Okay? Nie! Leo! Te cukierki zmieniły mnie w nerda! Nie chcę być nerdem! Jak to odwrócić? O, hej, Leo! Chciałbyś trochę cukierków? O, nie! Wygląda na to, że będę samotnym nerdem! Spoko! Sprawdzę, co ja dostałem tym razem. Ło! Smakowicie wyglądająca pizza! Ale co ma wspólnego ze srebrem? Och! Już wiem! Potrzebuję srebra! O, to powinno zadziałać! He? Co zamierzasz z tym zrobić? Po prostu patrz! Widzisz? Magia! Pizza jest cała srebrna! Tada! O, nieźle! Czas zabrać się za jedzenie! Aha! Ciężko się kro! Uff! Muszę chyba mocniej przycisnąć! No dalej! Kto by pomyślał, że patrzenie może tak nudzić? Okej, wiesz co? Ja się tym zajmę. Widzisz? Już jest pokrojona. Weź sobie kawałek. Kawałek srebrnej pizzy specjalnie dla ciebie. Tada! Och, trochę to żenujące. No cóż, pożryjmy tę pizzę. Och, słodki i prosty, Leo. Zjem sobie więcej nerdsów. Wolelibyście pizzę czy cukierki? Piszcie w komentarzach. Wyślijcie ten filmik znajomym i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić nowych, równie kolorowych odcinków.